chodź teraz! Ja tam nie pójdę, nie ma opcji. Krzysiek! Krzysiek! Zabierz Franciszka, mam work meeting. Teraz? Tak, teraz! Teraz! Proszę cię, Piotruś, nie panikuj. Przecież miała być praca zdalna, homeworking miał być. Komu to przeszkadzało? Ale to jest tylko jedno spotkanie. Wybierzcie kogoś innego. Ja się boję wyprowadzić psa na balkon, a co dopiero do biura. Biuro jest w centrum. Zanim tam dojdę, to będę cały oblepiony tym gównem. Nie ma szans. To jest samobójstwo. Ale wszystko będzie dobrze. No, biuro jest ozonowane. Fotele są w odległościach. Dlaczego ja? Po prostu szef ci ufa. Wie, że kompetentnie przekażesz tę wiedzę. A czy ja nie mógłbym mu tego napisać? Piotrek, chodzi o kontakt z pracownikiem. Zamknięcie w jednym biurze 8 osób z 8 działów to naprawdę nie jest dobry pomysł. Ale okna będą otwarte. Piotrek, jesteś specjalistą w swojej dziedzinie. Podwładni na ciebie patrzą. Jesteś silnym mężczyzną. Młodym mężczyzną. Wszystko będzie dobrze. I ja mam choroby współistniejące. Jakie? Alergie. Wsiądziesz w samochód raz, dwa i będziesz na miejscu. A nie ma innej opcji? Ludzie normalnie chodzą do pracy, nie histeryzuj. A ty wiesz, że najwięcej samobójstw jest wśród pracowników średniego szczebla? Nacisk z góry i nacisk z dołu. Nie, dość. Naprawdę, bądźmy profesjonalistami. Dobra. Po prostu... Widzimy się we wtorek. No nie. Nie, mnie nie będzie. Dlaczego? Piotruś, ja mam Franciszka, Krzysia. Wybraliście mnie, bo jestem sam? Nie. Najsłabsze ogniwo. Takiego, którego najmniej szkoda. Nie. Ja po prostu nie mam z kim zostawić Franciszka. A Krzysiek? A Krzyśkiem też trzeba się zająć. A kto u was chodzi na zakupy? No Krzysiek. No widzisz. Piotrek. Mhm. Piotrek! Ja też mam dla kogo żyć. Chodź ze mną. Zaraz ich zobaczysz. Patrz, tutaj posadziłem rzodkiewkę, szczypiorek, pietruszkę, tak? A tam będą pomidory. Rozumiesz? To nie jest tak, że ja nic nie robię, że siedzę i czekam na jakąś samobójczą misję z rządu. Znaczy z zarządu. Rubin, chodź! Pokaż się. Widzisz? A kto się nim zajmie? Wam się wydaje, że jak się nie jest w jakiejś normatywnej relacji, to jest się odrzutem. Można traktować jak mięso armatnie. Po prostu wstyd. Jesteś w relacji z psem? Co? Piotrek, ja mam dziecko. Gdyby Franciszek zobaczył, że wychodzę z domu, dostałby podwójnej histerii i tak już chodzi po ścianach. To nie fair. Znasz politykę firmy, jest równość płac, płci i statusu. Nikt nikogo nie wykorzystuje. Krzysiek, zabierz Franciszka. No sam widzisz, jak jest. No, widzę. Po prostu zrób swoje i uciekaj. Czyli co, po prostu mam zawieźć papiery i... Papiery zostaw na portierni. Myślałem, że bezpośrednio do prezesa. Nie, szefa nie będzie. To znaczy będzie, ale zdalnie. A dlaczego? Bo to szef. Szef. No sam wiesz, jak jest. No wiem.